która potrafiła oddzielić prawdę od kłamstwa, uczciwość od fałszu, niepodległość od podległości, klęczeń na kolanach, przypodobywaniu się silniejszym i większym. To Anna Solidarność utworzyła tę wielką falę życia, która nas wszystkich porwała wtedy w sierpniu 1980 roku. Ale jej śmierć jest nie mniej istotna dla Polski i Polaków, jak było jej życie. Jej śmierć, której wszystkich okoliczności do dzisiaj nie znamy. Jej śmierć, naprawdę o czym wciąż czekamy i wciąż mamy nadzieję, że zostanie ona wyjaśniona i konsekwencje wszystkie wyciągnięte. Jej śmierć, w której zawiera się także tajemnica miejsca, gdzie znajduje się ciało Anny Walentynowicz. Jej śmierć, która zawiera także tajemnicę losów Polski. Aniu, przyrzekamy, iż prawda zostanie wyjaśniona. Dziękuję bardzo.